Dzień dobry, witam Państwa na konferencji Kongresu Nowej Prawicy. Sądząc z licznego przybycia, rozumiem, że wiele się dzieje w Europie, w Polsce, trochę i u nas w partii, stąd to zainteresowanie. Na konferencji mamy naszych europosłów, prezes partii Michał Marusik i były prezes partii pan Janusz Korwin-Mikke. W związku z tym proszę, oddaję głos naszemu prezesowi. Dziękuję serdecznie. Jak wiem, główne tematy są dwa, więc ten dramat kopalń i górników to jest taki najważniejszy, najbardziej nośny w Polsce w tej chwili temat i jest dobra okazja, żeby istotę tego i podłoże takich problemów naszkicować. I drugim tematem osobliwym, który bardzo mocno zwabia media, to są takie incydenty, jaki przytrafił się właśnie w Parlamencie Europejskim, o którym warto parę słów powiedzieć, bo wszyscy do nas wydzwaniają i mailują po prostu, żeby chociaż parę zdań na ten temat powiedzieć. Z pewnością Państwa przygnało też również fakt, że mamy bardzo mało czasu na to, żeby takie konferencje odbywać i dawno się nie odbywały, więc to też jest pewien głód informacji z naszej strony. Sytuacja w górnictwie, czy sytuacja górników wygląda w ten sposób, że brak rozwiązań systemowych, jak rozumiem, świadomy i celowy brak rozwiązań systemowych w tej gałęzi gospodarki zaowocował nie tylko nieefektywnością gospodarczą i marnotrawstwem na ogromną skalę, ale doprowadził teraz do dramatu społecznego, do naprawdę poważnego dramatu społecznego. To jest tak, że czasami człowiek jest chory, bardzo poważnie chory, ale nic go nie boli. I nie krzyczy i nie płacze. I może nawet umrzeć, a nie krzyczy i nie płacze. I taki był stan w górnictwie, że górnictwo naprawdę funkcjonowało jeszcze na zasadach PRL-owskich, czyli było, nie miało właściciela, było niczyje. I dokładaliśmy, ludzie pracowali w kopalniach, na chleb zarabiali, ale było to kosztem innych podatników, bo to było nieefektywne. Efektywne były tylko te kopalnie, które przeszły restrukturyzację, miały swoich właścicieli, odpowiedzialnie zarządzali i utrzymują się na rynku do dziś. To znaczy, że jest to możliwe. A te wszystkie, które zostały, tak jak po PRL-owskie PGR-y pozostały, były nadal nieefektywne i trzeba było do tego dopłacać, a zarabiali tylko zarządcy, dobrze zarabiali, za zarządzanie tym deficytem. To był dramat gospodarczy i to był dramat państwa, bo zamiast mieć efektywną gospodarkę, zamiast efektywnie, racjonalnie gospodarować złożami narodowymi i energetyką narodową, to po prostu strategiczne dziedziny gospodarki zostały zwinięte. I teraz uzyskanie konkurencyjności jest bardzo trudne. Oczywiście jest możliwe, bo jeżeli powiadają, że wydobycie w tych kopalniach węgla, trzeba dokładać do nich około 50 zł do każdej tony, to zapominają powiedzieć, publicyści głównie, bo naukowcy trochę o tym mówią, zapominają dodać, że choćby jeden składnik, jak podatek VAT, jest wyższy, bo wynosi prawie 60 zł na każdej tonie węgla. A tam jest jeszcze innych składników fiskalnych narzuconych na to i jest to element nieefektywności kopalń. A doprowadzono do tego, że oprócz dramatu gospodarczego mamy straszny dramat społeczny. Oczywiście jak PGR-y rozwiązywano, ten dramat społeczny był większy, bo to tysiące ludzi traciły pracę i możliwość zarabiania na życie. Tylko byli rozproszeni i tego nie było widać. A tutaj nagle w jednym miejscu grozi utrata pracy przez ileś tysięcy ludzi, którzy tylko z tego górnictwa żyli i nie mają się na co przesiąść. Tam nie ma innych źródeł zarobkowania. Jest to dramat społeczny i tych ludzi trzeba zrozumieć. Tragedia społeczna na Śląsku została wywołana tym, że rządy w Polsce naprawdę nieodpowiedzialnie nie dokonały restrukturyzacji ustrojowej ważnej dziedziny gospodarczej. To ja w obu sprawach króciutko. Otóż, proszę Państwa, dałem oświadczenie dwa dni temu w sprawie górnictwa. Oczywiście, że trzeba się nie przejmować tym, co mówią urzędnicy państwowi i co mówią górnicy, tylko trzeba było sprywatyzować. Prywatne kopalnie sobie dają radę, prawda? Nawet w tych potwornych warunkach, to jest jedna rzecz. A druga, o czym mówił kolega Marusik, trzeba po prostu zlikwidować te obciążenia potworne, podatki, niepodatki i klimatyczne obciążenia, które wynoszą grubo w tej chwili ponad 100 zł na tonie węgla, więc tam... To jest to. Jeżeli będzie trzeba to wyjść z Unii Europejskiej. Unia Europejska niszczy dwie rzeczy. Niszczy całą energetykę, na czym cierpi Niemcy i Polska, i niszczy w szczególności górnictwo, na czym tracą Niemcy i Polska. Niemcy stać.
dopłacają, nas nie stać. Jak Niemcy sobie chcą, to niech Niemcy do tego dopłacają, Polski na to nie stać. Jeżeli trzeba, to trzeba wyjść z Unii Europejskiej. I to zresztą powiedziałem w przemówieniu dwa dni temu, które wzbudziło przerażenie kolegi Schulza, który pan Schulz ogłosił, że to jest haniebne przemówienie, że trzeba likwidować cały socjalizm, jest to haniebne. Po czym oświadczył, że to tak naprawdę to jest to kliniczne, do psychiatry trzeba mnie z tym posłać, że trzeba cały socjalizm zlikwidować, no to no on jest socjalista, więc tak uważa. Więc ja w tej chwili chcę powiedzieć jasno, ja żądam satysfakcji i przeprosin od przewodniczącego Schulza, bo to jest naprawdę skandal, żeby przewodniczący tak mówił o parlamentarzyście, który z nimi oczywiście nie zgadza. Prawda? Ja mówię, że trzeba zlikwidować cały jakiś komnauter, no to może jest szaleństwo, ale to trzeba zrobić, bo jak nie, to przyjdą muzułmanie i oni zaprowadzą porządek. No więc może byśmy zrobili porządek przed muzułmanami, nie czekając, aż przyjdą muzułmanie. Więc jeżeli o ten drugi incydent chodzi, to jako posłowie Kongresu Nowej Prawicy zwróciliśmy się z listem do Schulza, żądającym przeprosin i wycofania tego, co powiedział, bo nazywanie tego, dokładnie podaliśmy cytat, nazywanie takiego wystąpienia haniebnym, no niestety nie przystoi, bo tam nic haniebnego nie było, tam nic złego nie zostało powiedziane, a już uznawanie interlokutora za przypadek kliniczny jest ewidentną obrazą i niczym więcej. Więc powinien przeprosić i te słowa wycofać i mam nadzieję, że tak się stanie. To jest ten drobny incydent z Unii Europejskiej. Jeżeli mają Państwo w tych tematach jakieś pytania, to bardzo prosimy, bo nie chcielibyśmy mówić tylko to, co my chcemy powiedzieć, ale również to, co Państwo chcielibyście usłyszeć. Ja mam pytanie w sprawie labirantki. Wypowiedź wczorajsza, przypowiedź teraz Sejmu i ta awantura, która była, te odzyski ze strony polityków Platformy Obywatelskiej, że pijak. To jest skandal, jest lobby, chcę powiedzieć jasno. Na górnictwie się kradnie potworne pieniądze. Tam są interesy, jak ktoś się przeciwstawia, to ginie jak pani Barbara Blidowa. Ja byłem u niej w tym mieszkaniu, rozmawiałem z nią, to była kobieta, cokolwiek o niej nie powiedzą, kobieta honorowa. Prawda? No i tam... Albo została zamordowana, albo też kryła jakieś poważne przestępstwa i z tego powodu popełniła samobójstwo. Nie ma innej możliwości. Tak czy owak, czy to ona popełniła samobójstwo, czy też ją zamordowano, widać, że coś tam było, prawda? I to poważna sprawa, bo nie zabija się człowieka, a nie boje samobójstwa z byle powodu. Tam są grube pieniądze i tam są ukupieni pieniądze wszystkich partii. Czy to będzie PiS, PO, SLD głównie. Tam są lody, które się kręci ogromne, nie tylko w Polsce zresztą. No i tutaj dzieją się rzeczy, jak słusznie powiedział kolega Marusik, straszne. I to, że to, jak się wyśmiewają z posła Wiplera, blokując po niemerytorycznych, prawda, to co on mówi, no wiadomo, że prywatyzacja wyrywa z ręki to. Przecież na tym zamknięciu, wie pan ile ludzi zarobi na tej likwidacji kopalń? Ile tam się pieniędzy do uszu kradnie? Znacznie więcej niż na Stadionie Narodowym w Warszawie. Czyli murem pan stoi za posłem Wiplerem, bo tutaj właśnie konkurencji mówią oczywiście, że obraża kobietę, że w haniebny sposób, że chamstwo od pana przeszło też takie... No, przepraszam rozmowy. Bardzo, ale przecież my nie jesteśmy partią antykobiecą. Dla nas Lady Małgorzata Thatcherowa jest jedną z bohaterek, prawda, walki, więc my wcale kobiet nie... Natomiast no, pani Kopacz nie prowadzi polityki pani Thatcher, prawda? To nie o to chodzi, żeby kopalnie zamykać, tylko po to chodzi, żeby je sprywatyzować. Jeżeli kopalnia sobie da radę, no to dobrze, jak sobie nie da rady, no to się zamknie, ale to nie państwo o tym decydować, tylko rynek. Ale urzędnicy państwowi nie chcą, żeby decydował rynek, bo oni chcą decydować. No, to jest to pytanie. Status formalny spółek węglowych jest taki, jakoby to były podmioty gospodarcze. Tymczasem faktycznie to są jednostki budżetowe, bo cóż to jest za biznes, który przynosi straty i jest dofinansowywany z budżetu państwa? To jest antybiznes. Normalny biznes i normalne wszystkie spółki działają w ten sposób, że na wolnym rynku funkcjonują w rywalizacji, generując dochody i korzyści. I nawet jeżeli ktoś tam coś rozszabruje, to ze swojego majątku, z tego, co z dochodów, jakie generuje. Natomiast jednostka budżetowa funkcjonuje zupełnie inaczej. Jednostka budżetowa ma więcej cech instytucji pasożytniczej, bo tam się dopłaca z podatków zabranych nam pod przymusem i z tych podatków pobierają różne układy i układziki i różne lobby i grupy towarzyskie, biorą profit za to, że generują straty tylko. I to jest katastrofa i nieszczęście nie tylko tej branży. Każdej branży, która nie ma właściciela i nie funkcjonuje na rynku, tylko jest dotowana z budżetu, z podatków. Proszę powiedzieć, jak to jest, że Wizz Air czy Ryanair zarabiają gigantyczne pieniądze,
a lot, który bierze za bilet 3 razy więcej, to musimy do niego dopłacać miliard po raz kolejny miliard. No właśnie. Jest państwowy. No trzeba się z tego wycofać. I nic nie zdejmuje odpowiedzialności z tego prominentnych działaczy państwowych i politycznych. Niestety nic odpowiedzialności i wszystkie gorzkie słowa pod ich adresem są uzasadnione, bo należało to już bardzo dawno zreformować i nie tylko my o tym mówiliśmy. Bardzo wielu naukowców o tym mówi. Jak to jest, że Donbas został wyłączony z użytku, prawda? Strzelają w Donbasie, kopalnie Donbasu nie pracują, a my nie umiemy sprzedać węgla. Tak, a jeszcze zauważmy taki drobny incydent. Kopalnie buduje się około 3 lat, czasami i dłużej. I Niemcy budują kopalnie dosłownie kilkanaście kilometrów za naszymi granicami. Ale w Polsce też są budowane. Możliwe, że i w Polsce. Więc jaki będzie efekt? Otóż sądzę, że Niemcy przewidują, że będzie zapotrzebowanie na węgiel i oni sobie ten węgiel zabezpieczą i będą mieli swój węgiel i taniej, będą niezależni energetycznie, będą na tym robić biznes, a my ani niezależności energetycznej, ani surowcowej mieć nie będziemy, ani nie będziemy mieli na czym biznesu robić. Po prostu no, ta władza prowadzi Polskę do katastrofy. Dlatego poseł Niewiel obrywa od Stefana Niesiołowskiego, od chamów, prostaków. No, jeżeli kolega Niesiołowski komuś wymyśla od chamów i prostaków, to jest to pewien dowcip. Tak, ale to wie pan, jeżeli krytykują nas nasi wrogowie, to znaczy, że jeszcze się nie pomyliliśmy za mocno, że mamy rację. Bo nie dziwmy się, że wrogowie nas krytykują. No, takie są reguły politycznej walki. A jak między panami właśnie sytuacja wygląda? Będzie ta nowa partia? Czy nie będzie? Chyba będzie. Znaczy, będzie nowa partia przypuszczalnie, bo są trzy powody dla jej stworzenia. Pierwsze to niestabilność tutaj KNP. Po drugie chęć stworzenia takiej otoczki naokoło KNP. A po trzecie sprawy finansowe, gdzie tam też jest groźba, że tam KNP może dać pieniędzy. I oczywiście ja mówię krótko tak, no, mamy wspólny cel, idziemy w tym samym kierunku. Moim zdaniem lepiej byłoby jechać jednym samochodem, a nie dwoma samochodami w jednym kierunku, no ale będziemy. Ja od razu oferuję, że jeżeli na przykład sąd wyrejestruje KNP za nieprzyjemność albo z innych powodów, to przyjmiemy do naszego samochodu ludzi z KNP. Liczymy, że jak z kolei nas nie zarejestrują, to też się może zdarzyć. Oczywiście. To liczymy też na wzajemność. Wrogości takiej nie ma. Nie ma żadnej wrogości między nami, tylko uważamy, że nie tym samochodem jedziemy. No, mamy tutaj rozmierzone zdanie, którym samochodem jechać. A jaka nazwa? Nowa Prawica? Jeszcze będzie osobna konferencja. Tak. Jeżeli chodzi o jakieś takie różnice w analizach politycznych i w poszukiwaniu drogi do naszego celu, bo poszukujemy różnych dróg i różnymi drogami próbujemy iść, jeżeli chodzi o jakiekolwiek różnice, bo państwo głównie tym jesteście zainteresowani, nie zakresem współpracy, tylko co nas ewentualnie różni. Bardzo, bardzo niewiele nas różni. Mianowicie, jeżeli zakładaliśmy partię Kongres Nowej Prawicy i konsekwentnie uważaliśmy, że jest to instytucja, której celem jest podmiotowe uczestnictwo w życiu politycznym. Czyli ten szyld powinien być szyldem, pod którym opozycja pozaparlamentarna gra o udział w polskim parlamencie. I w ten projekt, i w ten zamysł włożyliśmy parę lat pracy i to nie tylko my tam założyciele tej partii, tylko parę tysięcy ludzi. Ja się konsekwentnie tego trzymam i uważam, że na całej tej scenie politycznej prawicy pozaparlamentarnej wszystkie inne ugrupowania razem wzięte nie dysponują takimi możliwościami i taką siłą jak jeden Kongres Nowej Prawicy. Jest to ogromna wartość i marketingowa, i logistyczna. Nie mówiąc o samej marce Janusz Korwin-Mikke, który ma jeszcze wielokrotnie większe znaczenie marketingowe w wyborach niezwykle ważne. I połączenie tych dwóch zasobów, czyli potęgi organizacyjnej i logistycznej Kongresu Nowej Prawicy i marki KNP z marką Korwin-Mikke jest siłą polityczną, która zapewnia sukces. A to, że wrogowie nasi chcieliby nas skłócić, poróżnić, żebyśmy przeciwko sobie zaczęli występować, żebym na przykład ja koniecznie zaczął krytykować i potępiać pana Janusza, no koniecznie, strasznie na mnie nalegają. No nie mam powodu, żeby go potępiać, bo dokładnie wiemy, do jakiego celu zmierzamy. I na szczęście pan Janusz mnie również nie potępia, jeżeli się sprzeczamy o jakieś analizy, to nie ma między nami żadnej wrogości. My mamy wroga w rządzie i w Sejmie. I tam musimy wejść i tam musimy przedłożyć jakieś racjonalne argumenty. A komu się uda, to jest wszystko jedno. Może żaden z nas, może jeszcze ktoś inny tego dokona. Polsce nie jest potrzebny mój sukces czy Korwina sukces. Polsce jest potrzebny sukces. Jest potrzebne wyjście z bagna socjalizmu,
przestańmy wierzyć w banialuki, które jeszcze są zakorzenione w PRL-u. Wyjdźmy w końcu do normalności, a wtedy ja mogę iść marchewkę uprawiać. W ogóle. Zobaczymy, zobaczymy, jak to się sprawdzi w wyborach prezydenckich. Zobaczymy, tak, to będzie ważny test. Ja mam pytanie, jeżeli nie uzyska pan od pana Schulza satysfakcji, czy pan postąpi tak samo jak z panem Bonim? Nie będę sobie brudził rąk. Pana Michała Marusiaka, głos może nie mogę pan, co zamierza pan? Zamierza pan ustale kartę dalej robić, co będzie, co pan zapisze, czy zapisze proszę pan do nowej partii? To znaczy... No nie bardzo, bo w tym momencie, jeżeli przestałbym być wiarygodny, że tak powiem, w stosunku do słów, jakie dawałem, czy zakładając tą partię. To jest tak jak zawodnik, proszę pana, w klubie piłkarskim. Jeżeli polski zawodnik gra w niemieckim klubie i przyjeżdża do Polski i rozgrywa mecz, on ma obowiązek, mimo że jest Polakiem i ma Polaków i na piwo z kolegami z Polski sobie pójdzie, ma obowiązek grać dla swojej drużyny najlepiej jak potrafi. Taki jest jego psi obowiązek zespołowy. Jeżeli jestem w zespole KNP, to mam psi obowiązek pracować na tą markę KNP i na jej jakość, i na jej skuteczność i sukces. Gdybym miał przyjąć inną postawę, to musiałbym wyjść. Proszę pana, ja nie jestem takim szkutnikiem, który buduje Titanica po to, żeby go na połowie oceanu zatopić. Celem jest dopłynięcie do portu. I nie chcę rozmontowywać Kongresu Nowej Prawicy, bo ta marka coś znaczy i ona jest w całkiem niezłej kondycji i może płynąć dalej. Jeżeli nie wierzę w tą markę, powinienem z niej wyjść. A dopóki wierzę, staram się pracować na rzecz tej marki i jest to moim zdaniem wiarygodna i uczciwa deklaracja intencji. Tak jest. Ja to przyjmuję całkowicie z dobrą wolę i powiedz jasno. Najpierw idziemy razem w wyborach prezydenckich, potem zobaczymy, jak będzie w parlamentarnym i się zobaczy, prawda? Zobaczymy, jaka ta decyzja jest skuteczniejsza. Nic nie przemawia za tym, żeby w wyborach parlamentarnych, żebyśmy szli przeciwko sobie, bo przeciwnik jest zbyt mocny, a nic tak nie jednoczy jak wspólny wróg, więc mamy powody, żeby dobrze współpracować. Ostatnie sondaże niestety zdołują troszeczkę. A to jest normalne. Wszystkie te informacje zdołowały, ale to było normalne. Tak samo jak PiS skoczyło w górę tam z 4 na 16 i teraz zjeżdża znowu na swoje właściwe miejsce. No. Nam zjechało, znaczy teraz wróci na właściwe miejsce i już wróciło z 3 na 4, prawda? Spokojnie. Tak. Panie redaktorze, to jest tak jak indeks giełdowy. Gdyby indeks giełdowy był na równym poziomie, giełda przestałaby istnieć. Gdyby notowania były zawsze na tym samym poziomie, żadne partie by nie powstawały, ani się nie rozwiązywały, bo po co? Ja mam nadzieję, że jak będą wybory do Sejmu, to KNP będzie miało 7, my będziemy mieli 7 razem 14, bo ja wierzę, że na naszą granicę jest 15. Wolna konkurencja. Tutaj zresztą Wiktor to samo mówi, prawda, 15% naszym celem. Być może to się będzie 2 razy po 7, no zobaczymy. Na razie w wyborach pani Ogórek z SLD pana wyprzedza. A to jest taki skok pierwszego tego. No, ja już mówiłem wiele razy, że my lubimy kobiety, panią świętej pamięci Tataczerową, panią Zytę Gilowską, no, pani Ogórek jest na pewno ładniejsza od obydwu od tych pań, więc to daje jej szansę, tylko ja chcę powiedzieć jedno, żeby to było jasne. Ja chcę, żeby, jeżeli ja mówię, że pan Putin jest dobrym prezydentem Rosji, to on jest dobrym, bo się go boją. I ja chcę, żeby Polacy mieli prezydenta, którego się nasi wrogowie boją, który ma armię przyzwoitą na porządnym poziomie, którego się boją, a nie prezydenta, którego każdy chce no, tego kochać. Nie? Czyli KNP na pewno nie wystawi swojego kandydata w wyborach prezydenckich? Konsekwentnie podtrzymujemy... Tak, oczywiście. To znaczy z analiz prowadzonych nie teraz, a z analiz prowadzonych więcej niż od roku. Wynika, bo do mnie ciągle są takie telefony i zastrzeżenia, że wizerunkowo pan Janusz Korwin-Mikke ma jakieś tam mankamenty. Prawie w ogóle tego nie słucham. Po prostu zalet marketingowych ma taką przewagę, że o wadach nawet nie ma co dyskutować i sprawdzian w boju pokaże, kto jest najlepszą marką marketingową w wyborach prezydenckich. I cały czas wierzyliśmy i wierzymy, że mimo różnych defektów można na nie zamknąć oczy. Nie ma lepszej marki do gry o prezydenturę niż pan Janusz Korwin-Mikke i dlatego właśnie powinien być wystawiony nie tylko przez nas. Namawiam również inne środowiska do poparcia tej marki, bo z tym można daleko zajść. Powiedzmy jasno. To te wybory parlamentarne będą rozstrzygające dla Polski. Dlatego, że będą mniej więcej równe siły między PO i PiS-em i jeżeli SLD będzie przed nami,
to wtedy SLD powie PO albo PiS-owi, że zawrzemy koalicję z tym albo z tamtym. Będzie języczkiem uwagi. Tak. A jeżeli my będziemy przed SLD, na to się zanosi, już w kilku sondażach jest przed SLD, nie będziemy przed SLD, to wtedy my powiemy, że zawrzemy koalicję z tym albo z tamtym, pod tak. warunkiem, że pójdą w prawo. I będzie zupełnie inny parlament wtedy. Tak. Tak, jest, jest bardzo wiele ludzi, którzy głosują na PO tylko dlatego, żeby nie wygrał PiS, i głosują na PiS dlatego, żeby nie brało PO, to nie głosują na nas. Mhm. Bo my dzięki temu popchniemy Polskę w prawo. Wszystko jedno, czy na KNP, czy na nową partię, nieważne, ważne, żeby głosować na prawicę. I do tego wzywam. To jest bardzo ważny wybór. Bardzo ważny wybór. Na razie, przepraszam, na razie mieliśmy taki stan, że prawda, na cielsku lewicowego szatana były jakieś prawicowe ornaty wieszane i przekładały się ludziom to jako polityczną prawicę i mówi się, że Sejm jest zdominowany przez polityczną prawicę, co jest nieprawdą. I już dzięki internetowi głównie ludzie otrzeźwieli i widzą, że tak nie jest. Potrzebna jest naprawdę prawica w polskim parlamencie, a personalnie kto to będzie, to nie ma większego znaczenia. Personalnie nie ma nikt większych szans niż pan Janusz Korwin-Mikke, także nie łudźmy się, że jak wystawimy innego kandydata, to na tym możemy zyskać i możemy zwiększyć swoje szanse obecności w Sejmie. Na pewno nie. Czy nowa partia nie będzie grała ten sam elektorat? No ale chcemy go powiększyć. Wie pan, jak są dwie partie, to wtedy się dostanie już nie 12%, ale może dwa razy po 7, czyli 14%, bo niektórzy ludzie wolą tego, drudzy wolą tamtego. Przecież my zakładamy, że w nowej partii będą ludzie, którzy są za karą śmierci, a niekoniecznie są za obniżką podatków, a są za obniżką podatków, a nie są za karą śmierci. Tak. Zakładamy, także mam troszeczkę będzie troszkę może inny elektorat i dzięki temu w sumie będzie więcej. Na to liczę. Nowa partia ma poszerzyć, niech pan zdradzi tą słodką tajemnicę, o jakie środowiska konkretnie? Ruch Narodowy? To są wśród libertarian. Libertarianie, którzy są za wolnością, ale niekoniecznie za ekscesami obyczajowymi. Wśród narodowców to ci, którzy są, nie są narodowymi socjalistami, tylko są za wolnym rynkiem, są takie bardzo liczne środowiska. Prawda? Przecież nie wszyscy narodowcy popierają narodowy socjalizm. Powiem nawet więcej. Jest bardzo wielu narodowców, którzy nie popierają narodowego socjalizmu. Także tak. Dla tych ludzi jest miejsce tutaj. Jest. No nie muszą się godzić na takie, bo kolega Marusik trzyma taką linię, że nie odchodzimy ani o jotę, prawda, trzymam, to będą tak drobne, niuansowe różnice. W praktyce to nie można mieć przegięć takich dogmatycznych, bo praktyka polityczna trochę się innymi prawami rządzi niż definiowanie celów ideologicznych. Natomiast na pewno też są takie środowiska, może niezbyt liczne, ale o pewnym potencjale wyborczym, są też takie środowiska, które mówią, że oni bardzo chętnie z ortodoksyjną prawicą by współpracowali, tylko nie podoba im się niektóre wypowiedzi, czy styl niektórych wypowiedzi pana Janusza. Na przykład. I zobaczymy, jaka będzie ich reakcja. Czy teraz przyjdą do nas, prawda, nie mając tej alergii, bo to jest jakaś taka niezrozumiała alergia. No, bardzo prosimy. To też może być duży plus. To oczywiście, bardzo, bardzo, bardzo słuszną uwagę, panie prezesie. Jeżeli to wszystko, to dziękujemy bardzo. No to dziękujemy serdecznie. Pytania jeszcze ewentualnie? Dziękuję państwu.